Markę Garmin każdy zna, zapewne. Ten, kto uprawia sport, to na pewno. Ale my dzisiaj na targach karawaningowych znaleźliśmy działkę, która zajęła się karawaningiem. Przedstawimy Wam urządzenie, które może być wykorzystywane jako stacja multimedialna, jako urządzenie zarządzające dźwiękiem w naszym kamperze. Ja nazywam się Sebastian Klaus i zapraszam na fajny materiał. Chciałem Wam zaprezentować urządzenie Garmin VIO. Jest to bardzo fajne urządzenie, którym możemy odsłuchać, słuchać sobie radia, możemy słuchać swoich ulubionych utworów, możemy korzystać z YouTube'a, możemy sprawdzać informacje różne, ponieważ jest również podłączone do internetu, no i możemy przede wszystkim zarządzać swoim kamperem. Można do tego podłączyć kamerę multimedialną, mamy różne... Zobaczcie, mamy różne wielkości panela. To jest panel 10-calowy, a tutaj zamiennie można normalnie zastosować, zobaczcie, mniejszy, dużo mniejszy panel, porównajmy, 8 cali z kawałkiem i również pasuje, patrzcie, do tej stacji. No ale to nie wszystko, bo w takich stacji systemów zarządzania podłączenia możemy mieć w kamperze kilka i na przykład jeżeli korzystamy z kampera, jesteśmy już, wypoczywamy i chcemy na przykład zwiększyć dźwięk, czyli głośność zwiększyć się w radiu, to możemy sobie podłączyć do drugiej takiej bazy, na przykład w sypialni, i też działa. Możemy również podłączyć do systemu, tutaj Piotrek pokaż, swojego pendrive'a z ulubioną muzyką, czy na przykład do przeglądania zdjęć, żeby też z tej stacji skorzystać. Ale ono ma jeszcze jedną fajną funkcję. Jeżeli podłączymy kamery od naszego kampera, to możemy sobie tutaj tymi kamerami zarządzać, wybrać. System ten działa z kamperami z Mercedesem Sprinterem i z Fiatem Ducato. I jak wybierzemy sobie odpowiedni model tutaj w menu, możemy podać jego długość, szerokość, wysokość, co nam ułatwi korzystanie z na przykład nawigacji. Nawigacja nam podpowie, czy jest za niski na przykład jakiś podjazd, czy się po prostu tam zmieścimy. Ale wspomniałem Wam wcześniej o tych kamerach, bo mogą być nawet 4 kamery w naszym kamperku. No i zobaczcie, tutaj 4 kamery możemy sobie podłączyć. Dodatkowo, może ta... Tutaj już tego nie ruszamy. Może być to urządzenie multimedialne naszą nawigacją, tak jak powiedziałem. Możemy tej muzyki jeszcze posłuchać. No i wiele, wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Niestety nie ma... O, możemy tutaj sobie podgłośnić muzykę dokładnie. Albo zmienić utwór. A zatem, jeżeli jesteście zainteresowani takim urządzeniem multimedialnym, które jeszcze w Polsce nie jest rozpowszechnione, ale myślę, że wkrótce z naszą pomocą będzie, no to zapraszamy do punktów dealerskich Garmina i tam z pewnością więcej dowiecie się o tym urządzeniu. A jeżeli spodobał Wam się ten materiał, to oczywiście łapka w górę, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Dziękuję Wam bardzo.